Także wiecie, no, warto w coś wierzyć. Dlatego... Niektórzy wierzą w Walhalę, niektórzy w raj, niektórzy wiecie, w reinkarnację. Myślę, że warto jest wierzyć w jakiś dobry koniec. Zobacz, taką grę, taką grę o Walhali zrobił chrześcijanin. Człowiek wierzący, który w każdą niedzielę chodzi do kościoła. Tak, czyli stworzył grę o zabijaniu, mało tego, zabijaniu, które jakby uświęca twoje życie. Zrobił grę o ludziach, którzy idą do Walhali. To jest inna mitologia. Nie możesz mieć cudzych bogów przede mną, czy tam chwalić. Było tak? Oj, Łukasz, wiesz co? Musisz zrewidować swoją wiarę, swoje sumienie. Wiesz co, ja do twojego proboszcza pojadę, wiesz? Porozmawiamy tam ze twoim proboszczem, co na ten temat sądzi. Grę o zabijaniu? Walhali? Moi drodzy, dzisiaj na naszym stole bardzo mała gra w wersji Pocket. Gra karciana projektu Łukasza Woźniaka. Właśnie fuzja karciano-kościana, bym powiedział. Gra karciana, gdzie pewne funkcje odpalamy poprzez kości. Mhm. Mechanizm jest całkiem sympatyczny, zaraz zobaczycie w rozgrywce. Piotr, pokaż pudełko, żeby pokazać, jak gra. Dobra. Ta gra jest mała. My otrzymaliśmy od Łukiego wersję prototypową, ale już z dodatkami. Jest ich trochę. Jest trochę tych dodatków, także... Jakby nie wiem, jak to pokazać. Wiesz co, tak żeby było widać, bo to jest napis ogólnie. Także dostaliśmy wszystko razem z dodatkami, dzięki... Łukaszu, że jakby no... Dodatki na 20 lat do przodu ogólnie. Tak. No niestety muszę was wprowadzić w klimat wikingów. Nie wiem, bo narzekają po to podobno, wiesz, że to znów wikingowie. Ale przekonacie się, że system tej gry logicznie uzasadnia, dlaczego to są wikingowie. Tak, rzeczywiście, że tutaj jak trudno mu... No, bo musisz poświęcać jednostki bojowników. Tak. Więc wysyłać ich do Walhali. Do Walhali, więc jest to całkowicie uzasadnione, więc się nie dziwię, że są to wikingowie. Ba, Łukasz Woźniak od 3 lat pracuje nad tą grą. To Łuki myślał o tej grze wtedy, kiedy jeszcze nie było takiego wielkiego hype'u na jakby klimaty wikingów, prawda? Bo nie było tych topowych tytułów typu Wojownicy z Midgardu. Tak. I chociażby Blood Rage, prawda? Więc... Tak, czy tam jakaś tam Wojownicy z Północy. No to wszystko to tam, co się kręci ogólnie. Wojownicy na pokład, jeszcze jest taka gra, nie? Ty masz tak, grałem, bardzo ciekawa gra. Bardzo mi się to podobało. Oni tam nie walczą, oni wchodzą na pokład. Tak, bo oni byli handlarzami bardzo dobrymi. Oni, wiesz, przez to, że budowali świetne statki, mieli bardzo dużo map. Zgadza się. To oni byli świetnymi handlarzami. Czyli nie tylko walczyli, nie? Nie tylko walczyli, grabili, gwałcili. O, i to jest... Ale tutaj zajmujemy się właśnie tą lepszą stroną wikingów, czyli grabieniem i zabijaniem. My jako wielcy wojownicy staramy się w ten ostatni dzień poświęcić wykorzystać ten dzień na dobrą zabawę. No, imprezę po prostu, bo oni traktują walkę jako wielką imprezę. Dodatkowo z wielką nagrodą, bo dzięki temu, że walczymy, trafiamy do świetnej krainy. No. Dokładnie, więc dzisiaj będzie taka wiksa, że taka impreza. Tak będzie, nie? No. Piotr opowiedział troszeczkę o klimacie, więc tak? Ja technicznie muszę opowiedzieć, na czym, jak przygotowujemy grę. Właśnie. To jest gra karciana, więc będziemy potrzebowali talię kart wikingów i kart akcji, które są tutaj w jednym stosie. Tych kart jest 120. Czy tam nawet 150, nie? 120, bo to jest podstawa. To jest podstawa. Łuki oczywiście przesłał nam dodatek, ale my doszliśmy do wniosku, że zagramy tylko i wyłącznie w podstawkę, bo tam te karty trzeba jakoś wymieniać. Tak, więc... dodatkowo nie chcemy wam robić spoilerów, więc jakby nie będziemy mówić to, co się pojawi w przyszłości. A się pojawi, bo dużo miał pomysłów i ma. Dużo ma pomysłów, a my jeszcze mu coś podpowiedzieliśmy, ale to na sam koniec. Oczywiście będziemy posiadali kości czarne, kości czerwone i kości białe. Czarne? Kolor w ogóle nie jest... Szare, no, no okay. Szare. Dobre. Jakby kolor nie jest istotny, bo... Tutaj jakby jeden z graczy będzie atakującym, drugi będzie broniącym, bo my walczymy face to face, honorowo. Więc każdy z nas będzie sobie wybierał, jakimi kośćmi rzucamy. Gramy w dwójkę, więc ustaliliśmy, że ty grasz czarnymi, szarymi, a ja czerwonymi. Tak, i dodatkowe kości, które możemy zdobywać za pośrednictwem aktywacji różnych kart akcji. Tak, to są dodatkowe kości, które będziemy potrzebowali. Będziemy potrzebowali kartę Jarla. Tak, bo co jest istotne, co nie powiedzieliśmy jakby na początku, że tutaj nie wcielamy się w jakby w wikingów, którzy walczą, ale wcielamy się w tego, który jest przywódcą, czyli wcielamy się w Jarla Wielkiego. Szefa gangu, który ogarnia różnych ludzi z miasta, żeby ogarniali innych ludzi z innego miasta. Żeby przekonać ich, że warto walczyć, bo staniemy, wiesz, w świecie czyli babali. To jest gra polityczna jednak. No bo musisz ich przekonać, żeby walczyli w słusznej sprawie. No może tak być. Tak można też to potraktować. Będziemy potrzebowali tarcze. To są symbole jakby naszych
można to powiedzieć, punktów wytrzymałości. Każdy z graczy będzie tych tarcz miał 4. Tak. Gra się kończy, kiedy skończy się stos kart, albo któryś z graczy straci te 4 tarcze. W tym momencie, po tej jakby tej turze, zaczyna się Ragnarok. Tak. Ostatnia tura, każdy przechodzi swoją ostatnią turę i po tym liczymy punkty, a jak liczymy punkty, to pokażemy po rozgrywce i wytłumaczymy wam pod sam koniec. I co najważniejsze, to nie są jakieś tam punkty, to są punkty chwały. 2 karty pomocnicze, oczywiście to jest wszystko w wersji prototypowej, ale one są bardzo czytelne, czyli co będziemy mogli zrobić w danej naszej turze naszego gracza, plus dodatkowo jak będziemy liczyli punkty za tarcze. Karty jarla będziemy wybrać w ten sposób, że mamy odpowiedni stos tych, tych jarlów. Pokażę, tak. O. Jest to, oczywiście to jest żona. A pokaż. Jest żona. Aha, jest Ola. Jest Ola. Dobrze. I tutaj też jest Łuki. Jest Łuki. Jest też Przemo. Ja jestem Przemem. Piotr będzie dzisiaj Łukaszem, więc będzie taki fighting tych dwóch person z jednego programu recenzenckiego w innym programie recenzenckim. To będzie szaleństwo. Powinniśmy tak właściwie teraz się zachowywać. Ty, ja jak Łuki, a ty jak Przemo. Jakby się zachował Przemo? Przynieś ci piwo? Na samym początku każdy z graczy otrzymuje 3 karty jarla, z którego oczywiście wybiera jednego, z którym, który będzie grał. Tak. Tych dwóch odrzucamy. Zgadza się. Czyli jakby już na samym początku uświadamiamy sobie... Znowu po nas jadą. Ty może jednak nie powinniśmy w to grać, wiesz? Każdy z graczy może mieć 4 wojowników maksymalnie rozłożonych na stole. To zagranych. Są zagranych. I to są wojownicy, którzy są aktywni i oni mogą brać udział w obronie, jak i w atakowaniu. Tak. Piotr ma taką funkcję, że może mieć ich 6, bo jest takim fantastycznym Łukaszem Woźniakiem. Znaczy, to jest w zasadzie Viking Łuki. Tak. To jest nordycki, Łuki, którego jeszcze nikt nie znał. Stary, zobacz, jaka fuzja klimatów. Łuki, czyli gdzieś tam Gwiezdne Wojny, nie? I Viking. No. Ja mam jarla Przema, który będzie mógł odrzucić jedną kość, aby jakąś kość odwrócić na stronę, którą, na którą chce. Więc to też jest funkcja bardziej strategiczna. Tak. Ty idziesz na ilość, ja idę na precyzję. O, tak. Tak byśmy mogli to określić. Zgadza się. Więc zaczynamy grać. Moi drodzy, każdy z nas dostaje na sam początek 7 kart. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale pokorowo ty to robisz. To widać, stary, jak, że ty grasz już tyle lat w karcianki. Gram. Z tych 7 kart musimy przejrzeć, co mamy i 2 karty będziemy musieli odrzucić. Ja jedną już tak, jedną odrzucam. Dobra, to ja też sobie jedną odrzucam. I drugą odrzucam. Tutaj sobie kładziemy. O, dobrze. Odrzucamy sobie. Okej, dobra, to już to. Niech będzie. Dobra. Trudno, stracę go. Już? Odrzucone 2. Okay. Mamy po 5 kart na ręce i teraz gra każe nam wyciągnąć tutaj 2 karty, 2 wojowników. Wyciągamy zawsze tyle kart, ile jest graczy. Teraz jest targ, oni przychodzą, nie? Oni się teraz prezentują przed nami. Jesteśmy jarlami, siedzimy sobie do targu, jesteśmy oparci, pijemy browarka, czekamy na dobrą imprezę. No to jest niezłe, ale... Najmłodszy gracz jest graczem rozpoczynającym i osoba po jego prawej stronie będzie decydować, którą kartę będzie wybierać. Więc Piotrze, ty decydujesz albo się, którą kartę wybierasz. Możemy zmienić sobie tę zasadę, na przykład rzucić kostką. Jeżeli mi wypadnie na przykład topór, to... Ja bym nie zmieniał zasad. Nie? No nie, ty będziesz jeszcze miał okazję rzucać kośćmi. Ja lubię rzucić. Dobrze, to ja wybieram sobie w takim razie tą babeczkę, bo ona ma tu dodatkowe funkcje, o których za chwilę powiem. Będziemy opowiadać. Piotr wybrał kartę i ta karta ląduje jakby w jego stosie kart zagranych. I to jest już aktywny wojownik, którego niego będzie grał. Tak. Zróbmy sobie tak, że patrz, będziemy mieli tu swoich jarlów, a tu będziemy mieli wojowników, tak, którzy grają. Dobra, żeby się to wszystko nie mieszało. Dobra. Mi został ten wojownik zacny, który ma 6 punktów siły. On będzie grał u mnie. I teraz ja jestem graczem rozpoczynającym i ja teraz zaczynam grać. Tak. My w swojej fazie akcji, jako gracz, możemy zrobić, albo możemy zagrać jednego wojownika, którego mamy na ręce, dowolnej siły, dowolnego wojownika, albo możemy zagrać 2 wojowników, których umiejętności jakby uzbrojenia, którego oni mogą nieść ten oręż, nie może przekroczyć 3. Czyli na przykład w na tej karcie widzimy wojownika, który ma 6 siły i ma 3 różne wyposażenia na sobie. I to są właśnie jakby punkty wyposażenia, których nie możemy przekroczyć w tym punkcie drugim jako naszą akcję. Tak. Jeżeli ja bym się zdecydował, na przykład, nie będę ci pokazywał co mam na ręce, okay, więc wezmę do przykładu. Jeżeli chciałbym się zdecydować zagrać na przykład tych 2 wojowników. No to nie mógłbyś tego zrobić. To nie mogę, bo oni mają razem 5. Tak. Ale mógłbym na przykład zagrać tych 2 wojowników, bo oni mają łącznie w sumie 3. Zgadza się. Więc możemy zagrać 2 słabych albo jednego mocnego wojownika. To wszystko będzie zależało całkowicie od nas. Trzecią rzeczą, którą możemy zrobić w tak zwanym trybie A, to jest zaatakowanie przeciwnika, zadeklarowanie walki. No w tym przypadku będę atakował tylko ciebie, nie ma innej możliwości. Albo mamy jeszcze jako czwartą rzecz, którą możemy zrobić, to wziąć 2 karty
spojrzeć, co tam mamy, wybrać jedną, włożyć na rękę, a drugą odłożyć na stos kart odrzuconych. Tak. Po fazie A obowiązkowo każdy będzie brał dwie karty, wybierał jedną, kładł na rękę, drugą będzie odrzucał. I to jest jakby cała faza, którą my tutaj robimy. Tak? Niesamowite, jakby ty jesteś taką żywą instrukcją, jak ty to robisz, stary? Ja po prostu jestem recenzentem gier planszowych, gdzie przy okazji jakby podpowiadam, jak się gra w gry. Tak, no... To jest talent, Piotrze. To teraz tak, zaczynamy grę. Mhm. I wszystko w tej grze, rozegramy parę rund i zobaczycie, że naprawdę to jest bardzo szybka i prosta gra. Tak. Ja jestem rozpoczynający, więc ja zacznę. Ja bym chciał położyć swojego wojownika. Ja położę sobie taką dziewczynę. O, proszę bardzo. Ciekawostka dla was. Wszystkie te jakby bronie, one są oczywiście na kostkach. Kiedy będziecie rzucali kostkami, to te wszystkie wyniki na tych kostkach muszą się zgadzać z tym, co jest na kartach, żeby tych wojowników aktywować tak, w pełni. Uzbroić ich w broń. Uzbroić. Oni muszą mieć jakby całkowitą, całkowicie trzeba ich uzbroić. Wszystkie te wzorki, które są, one muszą być wszystkie na kościach, żeby mógł ten wojownik w pełni walczyć. Tak, jeżeli to... jest niedoposażony, to nie idzie walczyć. Zgadza się. No tak wyobrażamy sobie, że to są takie sloty, do których wkładamy kości i jakby nie są wypełnione, to on nie idzie na wojnę. I słuchajcie, co zawsze... To jest rzecz, która jest bardzo dobrze przemyślana przez Łukasza, bo on nam o tym opowiedział. Każdy z tych elementów, który jest na karcie, czyli na przykład mamy łuk, włócznie i tarczę, to te wszystkie bronie są na tych ilustracjach. Tak, mało tego. Niektórzy bohaterowie się powtarzają, znaczy jest to ta sama postać, ale na przykład różni się orężem. Dokładnie, trzymają coś innego, albo obok kogoś jest wilk, albo ktoś trzyma inny amulet. Jeżeli na przykład jest sytuacja, że ktoś dostaje premię za to, że w przeciwnika drużynie jest ktoś z innego klanu, to na tej wizualizacji najczęściej widzimy coś, co przypomina, dlaczego on do tego klanu ma większą szansę zadania większych obrażeń. I to jest dobra. Pamiętasz Diablo 1? Wiesz, cokolwiek zakładałeś, to wyglądałeś tam... podobnie, miałeś trzy rodzaje, no tak, właśnie. Mamy dwie te same dziewczyny, nie? Ja mam miecz i tarczę, no mam miecz i tarczę, masz. A ty masz łuk i tarczę, no ma łuk i tarczę. Zgadza się. Ciężko się strzela z łuku z tarczą, ale... No, wiecie o co chodzi. Zagrałem dziewczynę, czyli zagrałem w punkcie A, zagrałem jednego wojownika i teraz przechodzę do punktu B, czyli docieram dwie karty, oglądam co mam. Tak, i to jest jakby ta akcja obowiązkowa. Zawsze musimy pod koniec tury swojej dobrać dwie karty i wybrać jedną. Tą odrzucam i tą kładę na rękę i przechodzi tura Piotra. Zagrywam tego takiego mojego osiłka. On potrzebuje dużo oręża, stary. Nie wiem, ale gdzie, jest nie, silny. Nie wiem, gdzie on to wszystko chowa, wiesz, no. Ten cały oręż, ale jakby żeby no, go aktywować... No, ma wszystko, zobacz na sobie, zobacz. Ma wilka też, jakiś wilk jest. No. Ale zobacz, rzeczywiście tak, tu jest włócznia, tu jest mieczyk, drugi jest tarcza, jest tarcza, jest super, to dobra. Jest twardziel. Dobrze, zagrałem kartę, on już jest w drużynie z moim laseczką, oni super. Się w ogóle bardzo lubią, wiesz, nie wiem. I dobieram sobie dwie karty, patrzę sobie, co my tutaj mamy. I tak zrobię, to sobie odrzucam, to sobie biorę do swojej rączki. Dobrze, ja postaram się jeszcze, ja zagrywam sobie jeszcze jednego wojownika. Oczywiście jest to już jakaś postać mityczna, to wygląda na jakiegoś górskiego olbrzyma. On ma taki wzór, że ma dwa puste okienka ze znakiem równa się, to znaczy, że musimy mieć dwie różne kości, ale takie same. Dwie różne kości, ale takie same? Różnego rodzaju symbole, ale muszą być dwa identyczne. W sensie, że albo dwa miecze, albo dwa topory, albo dwa łuki. A, w tym sensie. Aha, że może być logiczne. Nie, w sensie, że może być każdy symbol, ale muszą być dwa. Dwa. Identyczne. Dwa identyczne. Świetnie. Jezu, ale to tłumaczymy. To najgorzej, ale nie, bo to takie najgorzej i najtrudniej wytłumaczyć jest to, co jest proste. Proste nie? rzeczy, tak, tak. Dobra, zagrałem, dobieram dwie karty. Proszę bardzo, czyli to, żeby było równo, żeby tam nikt nie mówił, że coś jest krzywo. Dobra, odrzucam jednego i biorę tutaj. Dobra, Piotrze, graj. Dobrze, to w takim razie, skoro ty się tu już budujesz ze swoją drużyną, ja mam już jednego takiego znowu widziałem, co masz na ręce, Piotr. No. Trudno, stary, my tutaj, wiesz, nie gramy na serio, to nie jest prawdziwa walka, nie ma Valhalla. Tutaj nas nie ma w ogóle. Tu jest recenzja, stary, to jest... Mało tego, to nawet nam przyjemności nie sprawia, że my gramy teraz, wiesz. No nie wiem, no, może to tobie. Jest... Zagram sobie coś, co ma mniej slotów, oręża, bo już tego mam dużo, więc nie chcę sobie tutaj popsuć sytuacji z kostkami. To zagram sobie w ten sposób. Dobieram sobie dwie karty. Raz, dwa. Dobra. Patrzę, co ja tutaj mam i ja sobie tak robię, że sobie to odrzucam mimo wszystko, bo to jest niezły koleś, twardziel, ale... Tak, wiadomo. Dobra, to może spróbujemy teraz zawalczyć. Zawalczmy, pokażmy, jak to działa. Ja deklaruję, Piotrze, że będę z tobą walczył. A ja się nie zgadzam na przykład. Nie masz innej możliwości. No to już mogę zabrać swoją tarczę? No nie. No. Atakuję cię, Piotrze.
Czy może jakąś kartę, którą chcę zagrać przed walką, bo deklaruję, że będę z tobą walczył. Bo są też karty akcji, które trzeba zagrać przed walką, więc jeżeli coś masz, to teraz. No, no. Dobra, to w takim razie ja mógłbym na przykład zagrać to. Karta akcji, która jest jeszcze nie nazwana, nie wiadomo, czy będzie nazwana, ale mówi o tym, że anulujesz działanie mojego jarla. Tak. Czyli ja nie będę mógł przerzucać jakiejś kości na dowolny symbol. I to jest akurat bardzo dobre. Te karty się bardzo tutaj ciekawie to się łączy właśnie z kartą jarla, no bo twoja akcja jest gruba w tej grze. No, no twoja też, każda akcja, a jarla jest gruba, więc no co tu ci mogę powiedzieć. No dobrze, no to w takim bądź razie, jeżeli w ten sposób gramy, no to gramy. Ja rzucam kośćmi, wszystkimi kośćmi, które atakuję. I teraz zobaczcie, na czym polega walka. Ja rzucając kośćmi dostaję różnego rodzaju symbole. I teraz ja te symbole muszę tak układać, żeby mieć jak najwięcej punktów atakowania, żeby pokonać Piotra. Dodatkowo to, co jest istotne, to, że w momencie, kiedy Marcin się zdecyduje na przykład, żeby postawić sobie, postawię za ciebie tutaj. Nie, nie, na razie nie stawię. Nie stawię, dobra. Tłumacz, ale... Dobra, jeżeli Marcin sobie postanowi, że jakąś kość kładzie sobie już na jakimś symbolu, to to też nie jest tak, że jakby położył, zadecydował i ona wpada w ten slot i już nie jest jakby... nie ma możliwości odebrania sobie tej kości. Nie, zdanie możemy zmienić do końca walki. Ciekawe jest to, że nadal do końca jestem w stanie decydować, co ja zrobię z tą to kością. To polega na tym, że my jako jarlowie dajemy konkretną broń. Tak. I na przykład ty dostajesz łuk, ty dostajesz tarczę, ty dostajesz to, ty dostajesz to. I w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie tego oręża zebrać odpowiednią ilość, żeby tego wojownika ilość, wysłać do walki. Ilość i konkretną, jakby konkretny egzemplarz danej sztuki, którą potrzebujemy, to my możemy komuś zabrać i dać komuś innemu, więc... Tak, w sensie mówię, słuchaj Mietek, nie, wiesz co, masz zdanie, ty nie idziesz, ty nie zostań, idziesz. Ty zrób grochówkę, a my idziemy z Joanną powalczyć. Tutaj położyłem i teraz potrzebowałbym jeszcze jakiś inny wynik. Więc ja teraz mogę się zdecydować, żeby na przykład jedną kość odrzucić i na przykład przerzucić kość. Tak, więc ja to chyba zrobię i nawet przerzucę wszystkie trzy, zaryzykuję. Tak, czyli odrzucamy kość i resztę możemy po raz kolejny przerzucić. Bardzo dobrze. I teraz patrz, tutaj już spełniłem. Kość jest. Spełniłem tutaj to, mam już tego za 6. Masz szósteczkę. I teraz no, tutaj już nic nie zrobię, więc ja za 6 i tutaj jeszcze dorzucam jeszcze plus 3 z karty akcji. Czyli dostaję plus 3, czyli to jest, mam 9 ataku i ciebie atakuję za 9. Tak, jak już zauważyliście, są karty wojowników, one są w przeważającej w większości tych kart, ale również karty akcji, które możemy zagrywać w każdym momencie, ale tylko w swojej turze. W swojej fazie gry. Fazie tury. Tak. I teraz ja mogę zagrywać karty akcji do momentu, kiedy powiem, że już skończyłem i wtedy ty jako obroniący się bronisz. Proszę, graj. Dobrze. To ja, żeby wam pokazać, jakie są jeszcze karty akcji w tej grze, to ja sobie dobieram dwie białe kości, te takie rezerwowe. Rzucasz nimi i dorzucasz do puli. I dorzucam je do puli. No to ju. No to rzucamy. No trochę mnie zaskoczyłeś. Myślałem, że nie będziesz tego miał. Bo to zmienia trochę postać rzeczy. To bardzo zmienia postać rzeczy. Patrzymy sobie tutaj, 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 tutaj. Lepiej sobie od razu poukładać symbolami, żebyśmy sobie wszystko tutaj widzieli. Dobra, to mamy tak. Mamy oszczep, czy tam dzidę, nie, to jest oszczep, nie? Włócznia? Czy tam włócznia. Ty już rozmawiałeś na temat, jaka jest różnica między włócznią a oszczepem. Nie pamiętam puenty, jaka jest różnica w końcu. No bo oszczepem rzucasz, a włócznią dźgasz. A, może być tak, rzeczywiście, rację. To trochę trwa, wiecie, bo ja gram z Piotrem. Piotr jest osobą, która bardzo lubi kwestie klimatyczne i on bardzo często siedzi tak, o ten miecz, ale on wygląda. I tak. Ja w tym czasie idę zrobić kawę albo zrobię zakupy i Piotr w tym momencie kończy turę na przykład. No jak tam Piotr ci idzie? Dobra. Wiesz co, tak, odrzucę sobie, bo mogę odrzucasz sobie biało, rzucam tymi. Jasne. No i dobra, już jest fajnie, bo tak, mamy tutaj, dochodzi nam tarcza. Tarcz już jest spełniony. I tu jest, ten też jest spełniony. Dwa łuki? No Piotruś, no co ty, no masz, to już nie, no co ty. A, tu już nie było, dobra, racja. Ja muszę sprawdzać, czyli tak, tutaj ja muszę go pilnować, to, bo no. Ale tu już nic, tu już nic nie zagrasz. No dobra, okej, okay, to lecimy w takim razie. No i co, coś jeszcze musisz go dopakować, bo masz 5, a ja mam, drogi, 9, więc musisz mieć jeszcze 4 siły skądś. No. Dobra, ta karta mi nic nie da w tym momencie, chociaż, ale to ja zrobię inaczej, zobaczcie. To jest potęga tej gry, że Piotr sobie ułożył swoich wojowników, niby, że tych dwóch ma aktywnych, no, ale... Ale ja sobie zrezygnuję z tego, bo ten ma tylko trójkę, więc mieczyk sobie dokładam tu, z tego biorę sobie tarczę tu, ja mam już mam szósteczkę, prawda? To, proszę bardzo. Czyli ten jest aktywny, ten też jest szósteczka. No jest szóstka. No. No. I dokładam to, nie? No i masz dychę. Ty masz dychę, ja mam 9,
Czyli ja przegrałem walkę, moi wojownicy nie idą do Walhalli, mhm. a ty się obroniłeś i możesz ty jako człowiek, który wygrał bitwę, możesz zdecydować, czy ten człowiek pójdzie do ciebie do Walhalli. Ja oczywiście tak zrobię, czyli kości sobie już zdejmujemy, tak? I on sobie trafia do mojego jarla, tam idzie pochwalić się mu, że został trupem i do. Już jego I dusza teraz, leci do Walhalli. Technicznie pod swojego jarla kładziemy wszystkich wojowników, którzy uczestniczyli w bitwie wygranej i poświęcili, i oni jakby poszli, wygrali walkę, ale umarli. No, poświęcili swoje życie. My jako gracze decydujemy, że jesteśmy obrońcami, decydujemy, którzy brali udział w walce, wchodzą do Walhalli. Ci, którzy byli aktywni w czasie atakowania, oni wszyscy idą do Walhalli. I słuchajcie, na samym dole mamy oznaczenia, ile punktów ostatecznie w Walhalli, samej Walhalli, oni są warci. Punktów chwały. Punktów chwały w Walhalli. Te punkty na sam koniec zliczamy. Zliczamy, ile tarcz przejęliśmy od naszego wroga. Na sam koniec, kiedy się skończą karty albo komuś skończą się tarcze. Te punkty zliczamy. No i oczywiście godzien największym debeściakiem jest ten, który zdobył tych punktów najwięcej. Gra jest szybka, bo w sumie zawsze jak gramy w dwójkę w tą grę, to tak mieścimy się w pół godziny. Czekaj, nie? Zobaczę, ile jest na pudełku, jaki jest czas. Jaki jest czas na pudełku? Jest napisane od 30 do 60 minut. No tak może chociaż być. Chociaż mówi, że 20, a tak czy inaczej to jest bardzo szybka gra, tak. Bardzo przyjemna, elegancka. Bardzo intuicyjna, ale to może ale recenzji, to w recenzji. Nie pokażemy wam więcej, bo nie ma sensu. Wydaje mi się, że chyba pokazaliśmy clue. Tak. Wyrzucacie wojowników. Tworzycie drużynę, maksymalnie w drużynie może być 4 wojowników, to też trzeba powiedzieć. 4 wojowników. Chyba, że mamy takiego debeściaka jak ja i mam 6 wojowników. Ale tak? To jest tylko jeden jar ze wszystkich. Jar. Mamy ogólnie 4 wojowników i nam zależy, żeby jak największa liczba tych wojowników trafiała do Walhalli, czyli jak najczęściej atakujemy, jak najczęściej dobrze się bronimy. Tak. I już. I to jest wszystko. I ta gra jest naprawdę szybka, dynamiczna. Kości są przyjemne, mimo że ja średnio lubię kości, to tutaj te kości są w jakiś sposób one grają. Dla mnie uzasadnione i przyjemnie mi się grało. Ale to w podsumowaniu. W podsumowaniu. Samo to, że dostajemy tego jarla, tego przywódcę, który ma swoją cechę, jakąś tam dodatkową, z której możemy korzystać, to co uważam super. To jest no, bardzo dobre. No tak, no bo gdyby tego nie było, to każdy z nas by był taki sam. Tak. Więc dodatkowo to daje taki aspekt, że taki aspekt fabularny, tak? Że jakby jesteśmy tą postacią, tym konkretnym jarlem. Tym bardziej, że ilustracje, no wiadomo, że łuki to łuki, tam wiesz, gołębie z tyłu, wiesz, to zabawne jest, ale no, ilustracje przez to, że one są ładnie zrobione... Ale to może właśnie wchodzimy w ilustrację, może nie, to no ale ty nie. Mówisz, że wchodzisz w postać, wiesz o co chodzi, no ale... to nie jest sucha karta, która mówi, że masz funkcję, tylko jesteś postacią. Jestem postacią, która ma pewne cechy i ja tych cech mogę w trakcie gry wykorzystywać, więc to jest bardzo dobre. Ba, jar ma dwie cechy, w sensie taką, że ma swoją podstawową, która jest słabsza i ma pewien warunek. Jeżeli ten warunek spełnimy, na przykład ja muszę mieć minimum 3 wojowników, jeżeli mam minimum 3 wojowników, no to ja mam dodatkową cechę, która jest lepsza, która zastępuje tą gorszą cechę. Tą słabszą, no gorszą, słabszą, no bo czyli jakby jest zła. Kolejny etap takiego zbalansowania, prawda? Ja zmusza ciebie, żebyś iść w konkretną stronę, przez co masz jeszcze lepszą premię i to jest ciekawe rozwiązanie, więc jeżeli będziemy właśnie, bo wiesz, gdyby tego nie było, to byłaby taka wojna, taka gra w szachy, znaczy w warcaby. Nie, w szachy to nie, to taka gra warcaby, prosta gra na zagrywanie kart. No, a tutaj przez to, że moje umiejętności muszą się zmierzyć z twoimi umiejętnościami, no to daje już grę strategii. No i również samo to, że talia nie jest wypełniona tylko samymi wojownikami, wikingami, ale również kartami akcji. A są to różne akcje, które naprawdę potrafią nam zmienić rozgrywkę. Dają do siły. Dają do siły. Tak? Mamy kartę, które nam dają dodatkowo jeszcze, na przykład tak jak ta, możesz rzucić jeszcze raz dowolną kością, tak? Więc tych kart nie ma bardzo dużo w samej talii, bo to są karty takie... No... Można powiedzieć elitarne, tak. Że one występują w mniejszych ilościach niż sami wojownicy. Oczywiście są częste, to nie jest tak, że to wiecie, 3 karty na 120, natomiast one są taką... gdzie musimy jednak się zastanowić, czy chcemy to użyć w tej turze. Nie robimy tego co turę, ciniemy ciągle karty akcji, lecz te karty trzeba rzeczywiście się zastanowić, czy to jest ten moment. Więc mechanicznie mamy kości, które decydują o tym, czy nasze ataki się powiodą. Tak. Mamy karty, które zagrywamy jako naszych wojowników i karty akcji, więc możliwości manipulowania, możliwości jakby rozgrywki, regrywalność tej gry, no jest na bardzo dużym poziomie.
Na bardzo dużym poziomie. Tak, dodatkowo otrzymujemy już w podstawce, tak? Już w podstawce otrzymujemy masę kart. W sensie, że każda rozgrywka będzie naprawdę inna. Dodatkowo czuję, że to jest wojna, bo ta gra ma oddać klimaty wojny, tak? Walki. Tak. I jest, no bo walczymy kości, tak? I jakby wojna również kojarzy się ze strategią, prawda? Mamy strategię. Strategię, która polega na tym, żeby w taki sposób manipulować tymi kośćmi, żeby uruchomić naszych wojowników, na których nam zależy. Tak? No, dokładnie tak. Kwestią strategii jeszcze, no. Myślę, co jest bardzo fajnie wymyślone. Każdy z tych wojowników jest z jakiegoś innego klanu, który jest zaznaczony innym Właśnie, kolorem. O tym powiedzieliśmy. Bardzo często się zdarzają wojownicy, którzy są słabsi w tej podstawowej swojej wersji, ale jeżeli na przykład mamy kompana w swojej drużynie, który jest właśnie w danym kolorze, który akurat daje premię temu innemu wojownikowi, no to tak. On ma premię w atakowaniu. Bo są takie sytuacje, w których właśnie jakiś klan łączy się z jakimś innym klanem i dzięki temu mamy więcej siły. Dodane. Dokładnie. Jeżeli mamy na przykład sytuację, że mamy znacznik czerwony, to znaczy, że jeżeli ten wojownik będzie widział w danym kolorze wojownika u przeciwnika, to on wtedy ma premię w stosunku do tego wojownika. Więc możliwości tutaj kombinowania i zagrywania tych wojowników, odrzucania ich z ręki, jeżeli ich nie potrzebujemy, albo jeżeli na przykład jakiś wojownik, który jest na stole, już nam nie pasuje, to zawsze możemy go odrzucić i położyć kolejnego. To jest gra strategii. I tak. Łukasz Woźniak zrobił naprawdę ciekawą grę strategii, która bardzo mi podeszła. I mimo, że ja jestem eurosucharzystą, to ja bardzo przyjemnie do tej gry wracam. I tak samo jak na przykład z roleplayerem, gdzie te kości tam, wiesz, funkcjonowały na tej poziomie, że tam tych postaci robiłeś, tam tych kości rzucać co chwilę. To tutaj to jest wszystko uzasadnione, to wszystko działa, wiem dlaczego poświęcam karty, wiem na czym polega zdobywanie punktów i wiem jak muszę kombinować, muszę obserwować, ile ty punktów dostałeś, tak. Gdzie tam coś schowałeś, kogo zagrałeś, więc kombinowania jest sporo. Tak, co jest ciekawe to również to, że gra się bardzo dobrze skaluje, bo zarówno na dwóch graczy, gra się bardzo przyjemnie. Na początku mi się wydawało, że na dwóch graczy to będzie tak jakby zbyt powtarzalnie i mechanicznie, wiesz, to szło. W sensie, że ja nie będę odczuwał takiej głębi decyzyjności, jak w przypadku gry przynajmniej na trzech graczy, prawda? Bo wtedy wybieramy, kogo atakujemy, może tego zostawić na razie, a przejdę za Różnica jest tylko taka, że tutaj wiesz, że atakujesz tylko jedną tylko osobę. Jedno, to jest właśnie. Taka różnica. Więc jakby tej głębi decyzyjności nie masz tak dużo, jak w przypadku czterech graczy. Jak czterech graczy. Co nie zmienia faktu, że gra się równie dobrze, bo graliśmy z Łukim i grało się bardzo dobrze. To jest naprawdę bardzo przyjemny tytuł i ja bym bardzo chciał, żeby Łuki do nas wysłał wersję tą skończoną, bo to jest gra, która uważam zasługuje na to, żeby każdy geek ją miał na półce. Szczerze, to nie jest chwalenie czegoś na wyrost. To jest naprawdę dobrze przemyślany produkt. Jeżeli Łukasz Woźniak, który zrobił już kilka gier, które się sprzedały w niezłych ilościach egzemplarzy, pracuje nad grą 3 lata, To coś musi znaczyć, no. No to na pewno o czym świadczy pewnie, że produkt jest mocno przetestowany, wypróbowany i taki wymuskany. Ja mam wrażenie, że obcuję z produktem, który jest jakby produktem skończonym, tak? Tutaj tak. Tutaj, no wiadomo, te kości, to wszystko jest robocze. Nie, to tak, ja mówię jakby o samej mechanice rozgrywce. Ale, no słuchajcie, mimo, że to wszystko jest robocze, że te karty jeszcze nie są takimi kartami, jakie nie będą. Przejdźmy teraz płynnie do ilustracji. No słuchajcie, to jest tak miodne. Oczywiście w internecie się już pojawiały, ktoś tam, Łuki wrzucił jakiś jeden screen z karty i tam oczywiście już ktoś się znalazł, to uważał, że to jest w ogóle do dupy, że powinna, musi być mgła, musi być kontrast. Wiecie, są ludzie, którzy lubią tylko kontrast, brightness i musi być mgła i musi być mrok. Nie, ja osobiście uważam, że karty są w bardzo dobrym stylu. Na papierze wygląda to naprawdę dobrze. I ja nie jestem w stanie się do niczego doczepić i wiem, że oczywiście ja wiem, że te rysunki są jeszcze dopracowywane z ilustratorką, co nie zmienia faktu, że już na teraz jak na prototyp. To jest bardzo miodna grafika. Nie, naprawdę. Grafiki są super. Ja życzyłbym sobie tego typu grafiki w każdej grze w klimatach wikingów. Naprawdę, więc, no. Bo zauważ, wojownicy Midgardu, na nasz euro, taki, który lubimy sobie pykać, to tamte grafiki są takie bajkowe. Mocno bajkowe i takie właśnie komiksowe, nie? To jest gra poważna. A tu jest powaga, tu jest taki fotorealizm, nie? Więc, Photoshopowy realizm. Ale naprawdę to dobrze wygląda, więc super też, że chyba w finalnej wersji też tak będzie, że jakby nie ma ramek, no bo po co ramki, nie? Że te karty są duże, bo one są wielkości jak 7 cudów świata,
tak? Taka wielkość, są wielcy, duże. Są wielcy, wielcy ludzie, którzy uważają, że ramki muszą być, bo to wtedy lepiej wygląda. To jest kwestia gustu. To jest otwarta kompozycja, oni są na otwartym powietrzu. Po co ich zamykać w tych ramkach? Jasne, pewnie. Więc naprawdę to wygląda semantyka, zacnie. Proszę Państwa. Poza graficznymi kontrastami i efektami, jeszcze troszkę jak semantyka, to proszę Państwa. Tak, w ogóle super pomysłem jest, słuchajcie, że na tych kartach pojawiają się no, znane osoby. Które rozpoznajemy, więc jest i Przemo, i Łuki, i żona Łukasza. A co i dodatkowo ktoś tam się może jeszcze podobno pojawić ze kto? Znanych youtuberów. Kto z znanych youtuberów może się pojawić? Piotrze, kto? No kto? No na przykład my, nie? Jest taka szansa, ale o tym zawsze będziemy... chciałem być wikingiem, wiesz? O tym jest szansa. Prawdziwym Łukasz... facetem z toporem. Łukasz sam będzie mówił o tym, co tam się będzie pojawiać, nie będziemy robić spoilerów. Tak. I symbol. W ogóle uważam, że to jest bardzo ciekawy symbol. O, i tu będzie minusik ode mnie. O, dlaczego? Bo ja nie rozumiem, jeżeli robię grę Valhalla, no. To dlaczego ten znacznik jest na A, a nie na przykład jest tak? No Valhalla powinna być tak. A, że odwrócony. Odwrócić do góry o 180 stopni jest Valhalla. Że a tak to fał. Jest, co jest A, to jest A. Aha, a o, tak to, jest... to może jeszcze w Łukaszu zastanów się, może powinno to być właśnie na zasadzie V. Nie? Jako Valhalla. Jako Valhalla. Valhalla! No, może być tak. Jak Łukasz do nas przyjechał, mówił nam, jakie planuje dodatki do tej gry, co będą zmieniać, ponieważ to też nie jest tak, że te dodatki to jest skok na kasę i rzecz, która ma... Znaczy tak, oczywiście Łukasz mówił. Że to zawsze jest skok na kasę. Albo rzecz, która ma poprawić coś w podstawie. To jest całkowicie samodzielna gra. To jest wystarczające, funkcjonalne. Natomiast te dodatki mają albo podnosić poziom rozgrywki, albo dokładać jeszcze jakiś kolejny aspekt, który będzie coś poprawiał w samej rozgrywce, a nie w samym systemie, który jest sam działa. Zresztą sami tak. Zobaczyliśmy, my tutaj nie działa. Odczuliśmy żadnego efektu na początku, tak się obawiam. Był taki moment, że wydawało mi się, że tutaj już efekt śnieżnej kuli, że był taki moment, że ty miałeś tak ciągle tego jednego, potem dwóch wojowników. I wygrałem. Ale mimo wszystko wygrał. No. Bo rękę miałem. Ale co jeszcze chcę po Piotruś, bo no, chcę kończyć o tych dodatkach. I właśnie jak Łukasz u nas był, to my mu podpowiedzieliśmy, żeby właśnie się zastanowił nad takim dodatkiem, który będzie wprowadzał wydarzenia z gry. Wyobraźcie sobie, że ta ziemia płonie. Ona umiera. Mamy ostatni dzień, spadają meteoryty, wszystko płonie, gdzieś tam jakiś wielki lód wchodzi, bo nas chce zamrozić. Zmienia się temperatura, właśnie, wiesz, ogień. Ja chcę, żeby to było zarejestrowane, że jak on to wprowadzi, że to będą tantiemy do nas przyjdą. żeby wprowadzić coś takiego, co będzie na daną turę zmieniało rozgrywkę. Że dla wszystkich. Dla wszystkich, że na przykład wchodzi jakaś mgła i nie możemy używać wojowników, którzy strzelają z łuku, nie na możemy przykład. Się aktywować. To super. Mhm. Albo na przykład pękła ziemia i my jesteśmy po dwóch stronach i nie możemy używać toporów, wojowników, którzy mają na przykład miecze, broń białą, tylko łuki. W tym sensie. Tak. Więc możliwości tu jest dużo. Łuki co z tym zrobi, to jest jakby jasne. Jego tam indywidualna te sprawa. Te karty wydarzeń mogłyby dodawać to, co lubią gracze tacy narracyjni, fabularni gracze, tak? Czyli dodawać na przykład jakiś taki smaczek klimatyczny. Jeżeli Łuki się na to zdecyduje i że to będzie zrobione, to będzie, jak wejdzie do systemu, to nie będzie tak, że o ja teraz nic nie robisz, ty też, ja też nic nie robię. No, albo może jeszcze Marcinie inaczej, teraz tak mi przychodzi do głowy na szybko, może talia kart, wydarzeń, która jakby ma wpływ na jakby całość rozgrywki, może dodatkowo jeszcze jakiś aspekt związany z dodatkowymi kośćmi. Na przykład, że wiesz, rzucasz i masz na kości wygrawerowane na przykład, że deszcz meteorytów. Nie, no to już jest, wiesz, tutaj, ale to na to samo by wyszło. No tak, właśnie to samo by wyszło. Inny mechanizm. Wiesz, ja tak mówię od siebie, bo lubię kość, nie? Więc ja rozumiem. To, tak, czy co Łukasz z tym zrobi? Pamiętaj, że jeżeli wprowadzisz tą talię kart wydarzeń, to tam jakiś procentik jakiś dla nas. Bonusik dla nas pieniężny, nie? Że... Wiecie, bo my jesteśmy biednymi recenzentami, którzy nie robią tego dla pieniędzy. Tak, bo nie możemy z tego robić pieniędzy, ponieważ za recenzję oficjalnie ktoś tam zadecydował, że za recenzję nie można brać pieniędzy. Że to jest obciach i nie nazywamy takich ludzi, którzy nawet jeżeli robimy dobry kontakt, kupiliśmy najdroższą kamerę na świecie, mamy świetne materiały pod względem nie wolno. Jakości. Nie wolno! Nie broń Boże! Poświęcamy połowę swojego życia, nie wolno nie brać wolno po to tylko, żeby wydawnictwa robiły bo to pieniądze. Jest sprzedana recenzja. Sprzedana recenzja, blep. Ja czekam na grę, czekam na jej finalny, na finalny produkt. Nie przeszkadza mi fakt, że jest to kolejna gra któraś tam po wikingach, bo dodatkowo ona daje mi coś, czego w poprzednich grach o wikingach nie dostałem. Właśnie, bo te wszystkie gry, które były o wikingach, były albo były mega przefantazjowane, albo były bajeczno-dziecinne zabawy. Tak, ale... Ta gra jest poważna w kulturze celtyckiej dla poważnych
graczy, którzy chcą dobrze się ponapierdzielać kartami, tak? Tak. No, znaczy, i wiadomo, tyle. Że jakby każda gra o wikingach skupia się na walce, ale tutaj akurat dostaję coś, czego wcześniej w grach o wikingach nie miałem. Łuki jest jakby sympatyczniejszy na żywo niż jednak na swoim kanale, wiesz? Jednak? Tak. Jakbyś tak... Nie wiem, ja sobie tak go właśnie wyobrażałem. W sensie, że wiesz, przyjdziemy i to jest taki facet, z którym dobrze posiedzieć przy stole, pograć, zna się na grach. Nie, bardzo sympatycznie, naprawdę. Czuł żart, nie? Czuł żart, zaskoczony był w ogóle sytuacją, że tak szybko wchodzimy w rolę. Tak, wiesz, że jesteśmy lepsi, bo on w ogóle chyba nie przepada za tym, że ktoś jest lepszy od niego. Że ktoś jest lepszy. Tak, może tak być też, tak. Tak, jak Przemek jak ogląda, to wie, o co chodzi. Przemuś, prawda? Jak tam się żyje? Trudno jest. Bo my tak za ostatnio zachowujemy się trochę jak wikingowie, my miażdżymy konkurencję. Wchodzimy i po prostu jest gwałt. A ja sobie zrobię takie czyszczenie jakby oczo dołu. O. No dobra, 30 minut nagrywaliśmy. 30 minut, to pięknie. Tam się wytnie z 25. Spoko, spoko. Tak, tak. To szybciutko. A będzie. A my powiedzieliśmy w ogóle o klimacie, że w tej grze jest klimat wikingów? Mówiliśmy. Powinniśmy, bo odczuwam tutaj klimat wikingu. Tak, jeżeli w tamtym materiale, Marcinie, nie było o klimacie, to teraz to powiedz. Ja tutaj W tej grze czuć klimat wikingu. Ale ja tutaj jestem, bo tam nie ma Marcina. Ale ja mówię tego Marcina jakby... A, ten, który będzie jutro domontował. To jest inny trochę Marcin już. No trochę inny. Każdego dnia umieramy, wiesz, po trochu. Obecnie brakuje prawdziwych mężczyzn. Kobiety narzekają na to, że wiesz, chciałbym mieć takiego mężczyznę, taki wiesz, z toporem, nie wychodzi. Kochanie, idę do pracy. Do pracy, nie? Wiesz, składa ten topór. Wraca z tej pracy, jest spocony. Tak. Jest brudny. Śmierdzi zwierzyną ubitą. Tak, dodatkowo zgwałci jakąś tam blondynkę. Chociaż nie, to by nie przeszło. Oni mogli. Mogli, dobra. To by przeszło. W tym świecie by przeszło. Także tak, zgadzam się. To może być tak, że chcecie się stać prawdziwymi wojownikami, mężczyznami, takim buchającym testosteronem, zagrajcie wikingów.